Dzień dobry Państwu. Jestem osobą, która z Zagórza sąsiaduje z wiatrakami, z tymi, co Państwo z tyłu widzą. Odległość do najbliższego wiatraka mam tutaj od siebie około 650 metrów. Wysokości one są w granicach 80 metrów maszt, 67 skrzydło. Czyli praktycznie można powiedzieć, że czubek skrzydła jest na wysokości mniej więcej 120 metrów. I to są elektrownie wiatrowe 2-megawatowe. Mamy ich 15, 13 jest z tej strony akurat, z którymi sąsiaduję, i dwa są z prawej strony, których tutaj Państwo w tej chwili nie widzicie. Jakie mamy nieudogodnienia? Najgorszy jest, weźmy okres wiosenny, zimowy i wiosenny, jeśli chodzi o efekt cienia, rzutu cieniem. To znaczy, wyobraźcie sobie Państwo, jak jedziecie samochodem i macie po obu stronach porośniętą drogę wysokimi drzewami i jadąc samochodem między jednym drzewem a drugim rzuca się Wam cień, weźmy, na samochód. Raz słońce, raz cień. Tak to mniej więcej wygląda, weźmy, tutaj z porze zimowej do, że tak się wyrażę, wczesnej wiosny. Hałas. Nie wiem, czy to w tej chwili, bo na teraźniejszość w tej chwili akurat w tym momencie nie ma specjalnego wiatru i może tego Państwo tak dokładnie nie słyszycie, ale hałas, najprościej powiedzieć można w ten sposób, że jeżeli wiatr wieje z korzystną, że tak powiem, dla nich prędkością, to wygląda to w ten sposób, aby pociąg towarowy za budynkiem jechał bez przerwy. To tak, jeżeli weźmy, można było do czegoś ten hałas, że tak powiem, przyrównać. Naturalnie jeszcze do tego można dołożyć różnego rodzaju, że tak powiem, magnetyczne pole, które według lekarzy jest, weźmy, strasznie dla nas wszystkich szkodliwe, co można sprawdzić w internecie. Ściągają naturalnie pioruny ze względu na to, że są bardzo wysokimi budowlami. Nie wiem, co u Państwa, że tak powiem, próbują Wam zaoferować w zamian za to, że stracicie na rekreacyjności Waszego terenu, najprawdopodobniej na zdrowiu. Co Wam za to obiecują? Znaczy, obiecują w tym sensie, nam obiecywano drogę. Jaką mamy, to Państwo możecie zobaczyć, weźmy, w tym materiale. Jedynie ją lekko poprawiono. Poza tym, nie wiem, co tu jeszcze Państwu powiedzieć. Można to doświadczyć, weźmy, na miejscu, że tak powiem, przyjechać, zobaczyć samemu. Na pewno nikt nie będzie szczęśliwy, weźmy, z sąsiedztwa z wiatrakami, choć należy podkreślić szczytny ich cel jako energię odnawialną, ale natomiast na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że energię można, weźmy, pozyskać wiele prostszymi sposobami, bardziej wydajnymi, efektownymi. A akurat na naszym terenie, w zachodniopomorskim, powiem Państwu szczerze, że mamy w większości Naturę 2000, w większości mamy trasy turystyczne i mówiąc szczerze, spokój ten jest potrzebny jak i nam, tak i zwierzętom, tak i całemu temu akurat regionowi, który nadaje się praktycznie bardzo pod turystykę. W związku z tym do przemyślenia daję każdemu z Państwa, żeby cokolwiek takiego powstało, proszę się upewnić, bo jak już mówiłem, to jest 640 metrów, a wydaje się, jakby było na posesji. Poza tym, weźmy, nowe źródła mówią, że wiatraki powinny stanąć w odległości 5 km od zabudowań, gdzie na dzień dzisiejszy Niemcy stwierdzili, uczeni niemieccy mówią o lekarzach, o osobach, które się tym zajmują, że tak powiem, na co dzień, mówią o granicy 10 km od zabudowań. Także więcej na ten temat nie wiem, co jestem w stanie Państwu powiedzieć. Trzeba by było sąsiadować z tym, żeby cokolwiek, weźmy, na ten temat było można powiedzieć. Wiem tylko jedno, że wieczorami, czasami, że tak powiem, pięknymi wieczorami, gdzie się siedzi na tarasie, niestety szum tych wiatraków jest tak donośny, że niestety spokoju Państwo nie będziecie mieli, że tak powiem, ani w dzień, ani w nocy. Poza tym wydaje mi się, że wiatraki, one powinny stanąć, ale w miejscu takim, gdzie nie przeszkadzają ani nam, ani zwierzętom. Tyle na ten temat, jeżeli
jeżeli w skrócie mógłbym ująć. A zapraszam do Zagórza i tutaj Państwo na miejscu możecie sobie obejrzeć, jak to wygląda w rzeczywistości. Do widzenia.